Co wydarzyło się w Płocku, Polsce i na świecie? Przekrój tygodnia to nowa wspólna audycja KRDP FM i Petro News, w której posłuchacie opinii lokalnych polityków na tematy ważne dla każdego z nas. Emisja w każdą sobotę o godzinie 12.10. Zapraszamy. Przekrój tygodnia. Dzień dobry, Agnieszka Stachurska. Witam Państwa w programie Przekrój tygodnia. Moimi gośćmi są dzisiaj Violetta Kulpa, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam. Tomasz Kominek, Polskie Stronnictwo Ludowe. Witam Pani redaktor, dzień dobry, witam Państwa. Oraz Jacek Rudzieniec, Stowarzyszenie Płock-Tumy. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o bardzo smutnym wydarzeniu, które dokonało się w ostatnim czasie. Wydarzeniu, które właściwie zdominowało wszystkie informacje w Polsce. Chodzi oczywiście o tragedię, która rozegrała się na oczach tysięcy Polaków, kiedy podczas 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska, został ciężko raniony nożem przez Stefana W. i w wyniku odniesionych ran zmarł. Ta tragedia wstrząsnęła Polakami, ale ja chciałabym porozmawiać o tym, co zadziało się w Polsce po tym wydarzeniu, jak ono wpłynęło na Polaków. Wydawałoby się bowiem, że teoretycznie powinno ono złączyć Polaków, tak, żeby mówili jednym głosem. Okazuje się jednak, że przynajmniej w mojej ocenie podzieliło Polaków jeszcze bardziej. Co Państwo sądzicie na ten temat? Jakie macie zdanie? Może tradycyjnie od mojej lewej strony, pan Jacek Rudzieniec. Ja zacznę od opowieści historycznej, bo mówi się, że historia jest nauczycielką życia. Chciałbym się cofnąć w czasie o niecałe 50 lat i przenieść do Włoch. Lata 70. we Włoszech zwane są latami ołowiu, bo w tych latach, nie tak odległych, Włochy były areną walk terrorystycznych, w których brały udział nazistowski Nowy Front i komunistyczne Czerwone Brygady. Przez 10 lat te dwa ugrupowania nie walczyły ze sobą. Walczyły z wrogami ojczyzny. Zabijali sędziów, zabijali polityków, podkładali bomby. Każda oczywiście z tych ugrupowań, neofaszyści, komuniści, miała swoją własną definicję wroga ojczyzny. W ciągu 10 lat zginęło ponad 400 osób i rannych zostało ponad 2000. Dzięki ideologii, którą młodzi ludzie zafascynowani wychodzili na ulicę i akty terrorystyczne były na porządku dziennym. Włosi strzelali do Włochów. Nie potrzeba było żadnego zewnętrznego wroga, nie potrzeba było żadnych zewnętrznych ideologii. Sami ze sobą walczyli. Jaki to ma związek z śmiercią prezydenta Gdańska, pana Pawła Adamowicza? Otóż bestialsko zamordowany na oczach dziesiątek, setek ludzi człowiek. Wydawałoby się, że rzeczywiście ta śmierć wzbudzi refleksję, wzbudzi smutek, rzeczywiście rozpaliła wojnę polsko-polską do białości. Czym to jest spowodowane? Obserwujemy sytuację, mamy w tej chwili w kraju taką, że ugrupowania ekstremistyczne, ugrupowania radykalne działają bez żadnego problemu na terenie Polski. Są, może nie powiem wspierane, ale w pewien sposób władze patrzą na nie przez palce. Nawet wręcz umizgują się do nich, flirtują z nimi. Czy to spowoduje w Polsce lata ołowiu? W którym momencie kropla się przeleje? Pamiętajmy, że zawsze akcja rodzi reakcję. Czytając wpisy w mediach społecznościowych, które opisy, które w jakikolwiek sposób podsumowywały te tragiczne wydarzenia z Gdańska, przychodzi do głowy tylko właśnie taka refleksja, żeby nie pojawiła się kropla, która przeleje czarę goryczy w którejkolwiek ze stron. Pani Wielu. Znaczy ja nie chcę wracać do tej historii, o której pan wspomina, bo będąc dzieckiem może nie do końca pamiętam w dużej mierze raczej inne obrazy, ale wojnę polsko-polską mieliśmy.
chociażby stan wojenny, tak? Kiedy Polak występował przeciwko Polakowi. Wracając historią dalej, 76 czy 56. Więc takie wojny mieliśmy. Natomiast tu mamy do czynienia trochę z innym obszarem, innym przekazem, tak, który temu wszystkiemu towarzyszy. Natomiast wracając już do tematu, rzeczywiście ta bezsensowna, bestialska śmierć, która została, nie wiem, dla mnie to był szaleniec, dla mnie to był człowiek, który powinien być w jakiś sposób izolowany, który na oczach tych uczestników Światełka do Nieba, akcji WOŚP, ciesząc się jeszcze, zabił człowieka, zabił pana Pawła Adamowicza. Oczywiście z tego miejsca chciałabym złożyć naprawdę bardzo duże wyrazy współczucia dla rodziny, bliskich, współpracowników, którzy przeżywają te trudne chwile. To mogło dotyczyć każdego. To każdy z nas mógł się tam znaleźć, każdy z nas mógł znaleźć się w podobnej sytuacji. I rzeczywiście te słowa pani redaktor, która prosi o to, żeby jakby odnieść się przede wszystkim do tego, co daje nam, jaką nauczkę, jaką refleksję daje nam to wydarzenie, bo nie bez kozery wielu osób mówi, że ta śmierć pana Pawła Adamowicza powinna nas czegoś nauczyć, powinna nas skłonić do pewnej refleksji, powinna sprzyjać przede wszystkim jakiejś refleksji, jak postępować na przyszłość. Co zrobić, żeby wyeliminować agresję? Co zrobić, żeby wyeliminować agresję nie tylko z takiego życia publicznego, ale również z internetowego? Zauważcie państwo, jak pan mówi o tych wpisach w internecie, że my nie reagujemy. My to czytamy, my się z tym zaznajomiamy, my wiemy o tym, że ktoś pisze, szaleńcy wypisują różne bzdury, strasząc, zresztą teraz okazało się, że minister Brudziński też analizuje szereg wpisów, które też dotyczą innych parlamentarzystów czy samorządowców, którzy są straszeni. Ja również odbierałam takie straszenie na poziomie jakiegoś forum internetowego. Też to czytałam, ale wszyscy jakby czytamy, cześć, ironizujemy, wyśmiewamy, śmiejemy się z tego, ale nikt z nas nie reaguje. Nie chodzi mi tylko o organy ścigania, tak, zgłaszanie tego do policji, prokuratury, tylko chodzi mi o to, że ktoś z nas też powinien, jak czytając taki wpis, jeśli się z nim nie zgadza, to powinien odpowiedzieć. Zaraz, nie tędy droga, nie taki powinien być dialog, nie w ten sposób powinniśmy rozmawiać. I teraz nawiązując do tego, a propos tej refleksji, ja chciałabym powiedzieć o tym, że rzeczywiście, jeśli mamy rozmawiać o tym, że śmierć pana Pawła Adamowicza ma przynieść nam konkretny rezultat i konkretną nauczkę z tego, żeby nie poszła na marne, to postarajmy w takim razie na naszym rynku lokalnym, na to, na co mamy bezpośredni wpływ jako mieszkańcy, samorządowcy, jako osoby, które żyją w tym mieście, postarać się coś zmienić. Otóż zacznę od naszego włodarza miasta, od pana prezydenta. Rzeczywiście ujął mnie tym, że w wywiadzie dla Gazety Wyborczej powiedział, no bo tam oczywiście jest mowa o tym, czy czujemy teraz strach jako chociażby osoby publiczne, czy nie boimy się, bo my na co dzień, tak, wychodzimy na ulicę, rozmawiamy, wszędzie się pokazujemy, bo chcemy być między ludźmi, bo to są nasi wyborcy, to są nasi mieszkańcy, z którymi non-stop chcemy przebywać i angażować się w ich problemy, a nie siedzieć za biurkiem i coś starać się zrozumieć nie do końca widząc. Więc oczywiście pan prezydent mówi, że nie czuje żadnego strachu, że był to dramatyczny kontekst, że rzeczywiście też znajdował się w podobnej sytuacji, kiedy kwestował, a znalazł się szaleniec, któremu zależało, żeby zabić go na oczach tłumu. To są jego wypowiedzi. W żaden sposób nie da się wytłumaczyć ataku na prezydenta Adamowicza, który przecież nawet nie startował w wyborach z Platformy Obywatelskiej. Dla mnie to jednak szaleniec, czyli ta osoba, która bestialnie zabiła prezydenta. Natomiast już na jego blogu nie mogę uwierzyć słowa prezydenta Nowakowskiego, który wpisuje się tak naprawdę w jakiś lincz na politykach PiS-u, a przede wszystkim pana Kaczyńskiego. Nikt nas nie podzielił tak bardzo jak Jarosław Kaczyński i Dobra Zmiana. 3 lata operowania mową nienawiści musiało zrodzić dramat, jakim jest śmierć prezydenta Gdańska.
trochę jest to dla mnie niespójny przekaz, no bo nie starajmy się teraz wchodzić w tę retorykę, bo ja zaraz mogę cytować słowa pana Niesiołowskiego, pana Komorowskiego, tak jak do pani Szydło skierował pan Komorowski słowa, że dość podlizywania się najgorszej części wyborców, czy dość dożynanie watachy, te słynne słowa pana Sikorskiego, pamiętamy wszyscy. W takim razie, jeśli nie zgadzamy się z tym językiem nienawiści, jeśli nie zgadzamy się z językiem polityków, którzy mówili zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie, zarówno politycy Platformy, jak politycy PiSu, mówili czasami słowa, które nie powinny paść, to w takim razie czemu staramy się wpisywać w tą całą retorykę? Starajmy się chociaż na to, co mamy wpływ w Płocku, zareagować w ten sposób, że nie zgadzamy się z tą polityką nienawiści, która została gdzieś zakiełkowała i gdzieś, i to nie jest wcale wynik w cudzysłowie, tak jak niektórzy mówią, dobrej zmiany, tylko przypomnę 2010 rok, kiedy zaatakowano biuro posła Prawa i Sprawiedliwości i tam zginął pan Rosiak, świętej pamięci pan Rosiak, który w 2010 roku również przelał krew za tą niby politykę nienawiści, tak? Wtedy był winny PiS, teraz też jest winny PiS. Nie wiem, w którym momencie nie byłby winny PiS. Dla mnie to jest po prostu złe rozumowanie. Postarajmy się wreszcie rozmawiać ze sobą normalnie, nie starajmy się wrzucać inwektyw, nie starajmy się podsycać tego wszystkiego. To, co robi prezydent, to dla mnie jest podsycanie. To, co zrobił pan Jarosław Kaczyński, czyli zdecydował, że nie będzie wystawiany żaden kandydat na prezydenta Gdańska, czyli retoryka przyjęta, niech zakończy swoją prezydenturę kontynuator pana Adamowicza, jest bardzo dobra. Postąpił bardzo szczerze, bardzo dobrze i chwała za to, że taka decyzja została podjęta. I pójdźmy w takiej retoryce, rozmawiajmy w ten sposób, a nie starajmy się podsycać konflikty, które są nam niepotrzebne. To jest moje zdanie i apeluję do innych samorządowców, do innych mieszkańców o to, żeby starać się przeciwstawiać tej polemice, która jest nawet na tych forach internetowych, żebyśmy jakby też stawili czoła temu wszystkiemu. Panie Tomaszu. Po pierwsze i podstawowe, to powiem szczerze, że zarówno ja, jak i cała moja rodzina łączy się w bólu i żałobie z rodziną pana świętej pamięci prezydenta Gdańska oraz samymi gdańszczanami. To jest rzecz pierwsza, ponieważ no, niewątpliwie wszystkich nas ujęła ta śmierć i myślę, że każdy z nas w sposób bardzo odpowiedzialny przemyślał, że mógłby być w tym samym miejscu i tak na dobrą sprawę to o tym samym czasie, ponieważ ja nie mogłem sobie poradzić z tymi myślami, że półtorej godziny wcześniej również byłem na tej scenie, z której licytowaliśmy kilka przedmiotów z marszałkiem województwa. Uznałem, że będzie to fajna, miła i rodzinna atmosfera do tego, żeby wziąć własne dzieci. Wprowadziłem je na scenę. Pomagały nam przy tej licytacji. Mój syn 3-letni podawał książkę. Bawił się wozem strażackim, którego licytowaliśmy. Moja córka również. I uświadomiłem sobie kilka godzin później, że ten barbarzyński atak niezrównoważonego psychicznie człowieka mógł również spotkać kogoś innego. Zarówno, tak jak pani przewodnicząca powiedziała, nas tu obecnych przy tym stole. Więc no niewątpliwie to jest dramat. Dramat rodzinny, bo człowiek ten jako ojciec zostawił dwie córki, zostawił swoją rodzinę, miał przed sobą wielkie plany jako samorządowiec. To był przecież człowiek, który w tym samorządzie od najmłodszych lat aktywnie uczestniczył w tym życiu. Był najmłodszym radnym, najmłodszym chyba przewodniczącym rady w owym czasie, więc jest to tragedia, która jest spotęgowana tym, że ten barbarzyńca dokonał tego aktu w momencie, kiedy zdecydowana większość Polaków dzieliła się dobrem, była razem, traktowała to od wielu lat, myślę, że od 27 lat to święto, jako święto rodzinne, jako ten czas, kiedy łączymy się wszyscy. Niesamowita sytuacja i mam nadzieję, że my wszyscy, zarówno ci po tej stronie samorządowej, po stronie parlamentarnej, po stronie również mieszkańców, no w pewien sposób wykorzystają ten czas na refleksję, to o czym tu wszyscy mówimy,
ale z tej refleksji wyciągniemy pewne wnioski na przyszłość i no, będziemy spoglądać na ten dzień jako pewną przestrogę dla nas wszystkich. Dla nas wszystkich, którzy nie tylko są w sferze publicznej aktywności, ale również no, zwykłego, że tak powiem, mieszkańca, który no, też nie zgadza się z takim zachowaniem. I ja nie chciałbym przytaczać ani jednej strony, ani drugiej strony. Ogromna ilość wiadomości do mnie spłynęła z różnymi komentarzami. Natomiast faktem jest, że można powiedzieć dziś, no niech rzuci pierwszy kamieniem ten, kto jest bez winy, jeżeli chodzi o tę mowę nienawiści z każdej ze stron. Ja pozostanę przy apelu rodziny, która w sposób zdecydowany wypowiedziała się, że nie chciałaby upolityczniać tej śmierci. Natomiast mam przeogromną nadzieję, że również ta śmierć nie pójdzie tak naprawdę na marne. Natomiast wracając chociażby na podwórko trochę szersze, bo parlamentarne, nie wiem, czy posłowie wszystkich, że tak powiem, ugrupowań nie powinni zastanowić się nad zmianami w pewnych ustawach, które mogą w przyszłości zapobiec takiemu zdarzeniu. I mam na myśli tu ustawę od zwykłej ochrony każdego z prezydentów czy z marszałków chociażby, po pewien wgląd i przyjrzenie się temu, w jaki sposób wygląda resocjalizacja i służba, że tak powiem, no, więzienna, tak? Ponieważ nie wiem, czy Państwo czytali, natomiast ja, znaczy generalnie sobie nie mogę z tym poradzić zdarzeniem, ponieważ mówię, no widzę siebie na tej scenie, widzę swoje dzieci i tak dalej i wiem, że to mogło spotkać każdego z nas. Czy on jest tam członkiem Platformy, czy PiS-u, czy SLD, czy Partii Przyjaciół Piwa, to ma drugorzędne w ogóle znaczenie. Kwestia jest taka, że mogło to spotkać każdego z nas, ale zwróćcie uwagę, że mama osobista tego barbarzyńcy, która no jest Bogu ducha winna, że tak powiem, ale zgłaszała odpowiednim służbom swój niepokój w związku z jego wyjazdem do Warszawy, ponieważ on już miał pewną gotowość tego aktu na poziomie tego wyjazdu swojego do Warszawy. Ja czytałem pewne informacje, które mówiły o tym, że on miał zaplanowany ten atak na prezydenta, Tak, tylko nie dostał się do pałacu. Tylko nie dostał się do pałacu prezydenckiego. Może pan przytrzymać tę myśl chwileczkę, spotkamy się tuż po przerwie, bo już jesteśmy 2 minuty po czasie. Oczywiście. Spotkamy się po wiadomości. Oczywiście. Przekrój tygodnia. Dzień dobry, spotykamy się po przerwie. Przypomnę, że moimi gośćmi są Violetta Kulpa. Dzień dobry, witam ponownie. Tomasz Kominek. Dzień dobry. I Jacek Rudzieniec. Dzień dobry. I oddajemy z powrotem głos panu Tomaszowi Kominkowi. Wracam do tego wątku wyjazdu tego barbarzyńcy do Warszawy. No, generalnie on tam już był zdolny do ataku na prezydenta, nie dostał się do pałacu. Tam już miał te myśli, żeby no, ten akt terrorystyczny stał się faktem. I pewnie różne zbiegi i okoliczności do tego nie doprowadziły, więc zaplanował sobie no, drugie wystąpienie. Wybrał ten dzień, gdzie wszyscy są razem. Natomiast on wyszedł, wiecie, to mi się w głowie w ogóle nie mieści, ponieważ on wyszedł z tego więzienia 7 grudnia. Wszyscy w otoczeniu na czele z jego mamą widzieli te pewne niepokojące informacje. Zostały one zgłoszone do służb, które teoretycznie tym się powinny zająć w sposób natychmiastowy. No i niestety, i to nie jest wina poszczególnego policjanta, czy gdzieś tam człowieka związanymi ze służbami, które powinny go nadzorować. Myślę, że problem jest no, w pewnej ustawie i w możliwościach, wręcz braku możliwości, które z tego wynikają. I nad tym trzeba by było się dziś zastanowić i głęboki wziąć oddech i spróbować trochę tak naprawdę no, inaczej żyć, bo pamiętacie, może nie taranga, no, nie wiem, czy powinienem, czy nie powinienem, ale teraz przyszła mi do głowy sytuacja, kiedy zmarł papież. No wszyscy byliśmy razem. Wszyscy byliśmy razem, nawet kibice dwóch skrajnie odmiennych obozów potrafili być razem, potrafili w pewien sposób no, inaczej podchodzić do życia, no ale coś pękło.
Smoleńsk, niewyobrażalna tragedia. Niewyobrażalna. Też przez kilka dni byliśmy razem, później znowu nastąpił ogromny rów podziałów. No mam nadzieję, naprawdę, no mam ogromną nadzieję, że śmierć kogoś z pierwszych stron gazet w tak barbarzyńskim akcie, prezydenta Gdańska, człowieka de facto, z którym wszyscy się utożsamiamy, może nie z poglądami wszyscy, ale z jego pracą, z jego działalnością, z jego społecznym nastawieniem i samorządowym, no może będzie w końcu tym wydarzeniem, które nas na dobrą sprawę zjednoczy, ponieważ myślę, że wszyscy w głębi serca tego dziś oczekujemy. No, ale właśnie tak się nie zadziało. To jeszcze tylko tak króciutko nawiążę, to jest bardzo ciekawe, co pan powiedział o tej resocjalizacji, bo mnie najbardziej zadziwia w tej sytuacji, w tej całej dyskusji, która się przetacza przez Polskę, że nikt nie mówi o tym, że właśnie, coś jest nie tak z naszym więziennictwem, że ten człowiek wyszedł w takim stanie psychicznym, strasznym, że gotowy był od razu zrobić coś strasznego. No tutaj, jak się dowiadujemy, że on nawet planował zamach na prezydenta Polski, to znaczy, że coś jest z nim psychicznie naprawdę nie tak. Tymczasem cała retoryka poszła w mowę nienawiści, w to, że PiS jest winien, w to, że poszczególni politycy są winni, a nikt właśnie nie mówi o tym źródle problemu. Warto spojrzeć na system i warto spojrzeć na tego człowieka generalnie i na jemu podobnych ludzi, bo wydaje mi się niestety, to jest w ogóle jakiś dramat, że impuls, który on dał takim ludziom jak on, i ja nie mówię to w kontekście, broń Boże, politycznym, natomiast no, to jest niebezpieczeństwo, że ten system, który mamy z mocy ustaw różnych na poziomie tej resocjalizacji, no będzie problemem. No, słuchajcie, to się w głowie nie mieści, właśnie, to jest pierwsza rzecz, no, ale przypomnijcie sobie, kto niedaleko od Płocka w ośrodku zamkniętym wziął ślub. No, są pewne fakty, które warto przytoczyć systemowe, że to jest problem i niezależnie czy on wykrzyczał to, czy tamto, naprawdę, ja jestem bardzo daleki od polityki, bo to mogło spotkać każdego, niezależnie od poglądów, natomiast no, problem moim zdaniem jest nieco w systemie i w nadzorze i w tej resocjalizacji. I na to bym zwrócił szczególną uwagę. Natomiast to nie z poziomu samorządu, bo my nie mamy takich narzędzi. Natomiast my możemy właśnie czy apelować jako ci, którzy no tu na swoim podwórku się udzielają. I chciałbym zwrócić na to uwagę. No to, że się wypowiadają jedni czy drudzy, że winni są politycy, winne są media, nie wiem, winne są jakieś tam poglądy polityczne. No, ale każdy powinien brać odpowiedzialność przede wszystkim za swoje słowa i za swoje czyny, bo to jest też bardzo ważne. Musimy mieć w sobie tą atencję, czy nie jesteśmy nawet w bardzo drobnym stopniu podżegaczem do jakiegoś działania, które może rzeczywiście spowodować efekt kuli śnieżnej. Masz rację, natomiast niech refleksje dotrą do tych, którzy tak czynią. Nie każdy, że tak powiem, który reprezentuje prawicowe poglądy, jest od razu utożsamiany z poglądami czy z jakąś mową nienawiści. Nie każdy z Platformy jest zły, nie każdy z PSL-u chodzi, że tak powiem, po wiosce i nie każdy z SLD jest komuchem. No, ale to jakby ma dla mnie drugorzędne znaczenie, kto skąd jest, natomiast no, doszło do dramatu i trzeba wyciągnąć wnioski merytoryczne, a nie polityczne, żeby przeciwdziałać, a merytorycznie to znaczy na poziomie ustawy i resocjalizacji takich ludzi, bo niestety wydaje mi się, tak jak ja z natury jestem optymistą, to wydaje mi się, że jemu podobnych jest więcej. No. Znaczy ja miałam jeszcze taką prośbę. Oczywiście system resocjalizacji jest ważny. Myślę, że zmiany ustawowe też są konieczne, aczkolwiek te zmiany ustawowe, jak Państwo doskonale wiedzą, w systemie wymiaru sprawiedliwości są dokonywane, chociażby z zaostrzeniem kar dla przestępców i to jest też bardzo istotne, ale jak najbardziej, no tutaj przede wszystkim chodzi o sprawdzenie psychiki tych osób osadzonych i ewentualnie w przyszłości, które
będą wychodziły na wolność i czy one są rzeczywiście do tego przygotowane, żeby nie zagrażać później społeczeństwu. Natomiast cały czas wracam do naszych spraw, na te, które mamy wpływ, bo sam pan radny powiedział, że na to nie mamy do końca wpływu, możemy apelować. I na pewno ten apel zostanie przyjęty, bo z tego co wiem, na pewno będą prowadzone prace nad tego typu również działaniami zaostrzającymi. Również nadzorowanie psychiki tych osób osadzonych. Natomiast chodzi mi o nasze podwórko, bo my cały czas rozmawiamy o tym, w zasadzie przegadaliśmy ten temat, tak? Mówimy tak, że oczywiście trzeba się zmienić. Mamy nadzieję, że ta śmierć przyczyni się do tego, że będziemy inaczej ze sobą rozmawiać. Natomiast podałam Państwu przykład konkretny z naszego podwórka, że niestety jest to podgrzewane. I pytanie teraz, czy my jesteśmy w stanie sami tutaj, na miejscu, w Płocku, jasno wyrazić swoje poglądy, że się z czymś nie zgadzamy, nie identyfikujemy i apelujemy o to, żeby prowadzić inną retorykę, inną rozmowę, w inny sposób ze sobą prowadzić dialog, bo ten dialog jest źle prowadzony. Bo oczywiście różnić się możemy, bo nigdy nie będzie tak, że we wszystkim totalnie się zgadzamy, mamy inne poglądy odmienne. Całe szczęście, że tak powiem. Ale odmienność polega na tym, że różnimy się pięknie, czyli możemy normalnie ze sobą rozmawiać, przekazując lub przekonując się do swoich poglądów. Szacunek wobec drugiej osoby, nie inwektywami, nie starać się tej osoby wyśmiewać, ironizować, tylko starać się normalnie ze sobą rozmawiać. Natomiast mam wrażenie, że niestety to w dużej mierze jest gdzieś bagatelizowane i staramy się właśnie wprowadzać taką retorykę do życia samorządowego chociażby, bo rozmawiajmy o tym życiu samorządowym, że niestety w tą stronę to idzie. Abstrahuję od różnych środowisk, tak, czy stowarzyszeń, które rzeczywiście w różnych obszarach różnie się zachowują, ale chodzi mi o to, na co mamy bezpośrednio wpływ jako samorządowcy, jako mieszkańcy. Jako ludzie po prostu. Ludzie. Ale czy sądzicie Państwo, że to w ogóle jest możliwe, żeby politycy różnych opcji zaczęli ze sobą rozmawiać normalnie i żeby uświadomili sobie odpowiedzialność, jaka na nich ciąży? Bo nie wiem, czy zauważyliście, że to, co dzieje się centralnie pomiędzy poszczególnymi partiami, jest przenoszone do naszych domów. O tym się rozmawia podczas Wigilii, o tym się rozmawia podczas różnego rodzaju świąt. Dochodzi nawet do kłótni pomiędzy członkami rodziny, którzy prezentują odmienne poglądy. Nikt, mam wrażenie, może to już na poziomie szkoły podstawowej w ogóle, nikt nie uczy Polaków dyskusji. Kiedyś był taki fajny przedmiot erystyka, właśnie sztuka dyskusji. To jeszcze w starożytnej Grecji. Może warto do tego wrócić po prostu, bo ja mam wrażenie, że ta sztuka dyskusji zanika na każdym poziomie naszego życia. To jest bardzo dobry pomysł, pani redaktor. Możemy złożyć taką propozycję do prezydenta, żeby wprowadzić taki przedmiot, czy też jakieś godziny zajęć w szkołach, żeby nasi uczniowie od małego zaczęli właśnie w ten sposób pojmować, jak powinna wyglądać prawdziwa dyskusja. Bo zwróćmy może uwagę, że w Polsce, nie tylko w Polsce zresztą, bo to jest też taki temat, który zaczyna się pojawiać w całym świecie, istnieje jednak mimo wszystko kult siły, kult wygranej. Kto głośniej krzyczy, ten wygra. Tak jest. Nie mówimy, nie dyskutujemy, nie rozmawiamy, nie szukamy kompromisu. Chcemy zwyciężyć. Chcemy wygrać, chcemy postawić na swoim i nikt nie przekona nas, że jest inaczej niż my uważamy. Teraz pytanie, jakie jest społeczne przyzwolenie właśnie na tą działalność. Czy my patrzymy z dumą na ludzi, którzy dochodzą do konsensusu, czy patrzymy z dumą na ludzi, którzy nie zmienią swojego zdania i będą uparcie do tego, chociażby, nie wiem, za cenę krwi dążyli, żeby pokazać, że mają rację. Bardzo mądre słowa, natomiast problem jest właśnie złożony, bo jeżeli problem dotyka jednej rodziny, jednego chociażby spotkania wigilijnego przy stole, gdzie polityka jest jednym z tych tematów, które może poróżnić na tyle, że wkradają się naprawdę negatywne emocje przy stole, to znaczy, że problem jest szerszy. Problem polega również na wychowaniu właśnie młodych ludzi, ja bym powiedział, że i szkoła, i przedszkole, i tak dalej. Problem polega na tym, że rodzice w naszym pokoleniu też
czasami idą na skróty, jeżeli chodzi o wychowanie swoich dzieci, ponieważ no, sam się łapie na tym. No, dobrze, no, tu obejrzyj sobie jedną bajkę, drugą, tu internet, tu gra, tu i tak dalej. Nie ma tej bezpośredniości, tego kontaktu i w pewien sposób też pewnie zaniedbaliśmy to, że tak powiem, dobre uczucie względem drugiego człowieka. No, kiedyś na osiedlu mieliśmy pełną integrację pomiędzy dorosłymi. No, biegało 40 dzieci, z czego generalnie każdy wiedział, miało oko, gdzie jest. No dziś, słuchajcie, no właśnie ta siła tej informacji, która zmienia nasze myślenie, zmienia nasz mózg, jest za silna i to jest problem bardzo złożony, bo tych impulsów jest za dużo. Za dużo jest tego przekazu informacji. Mieszają się te informacje, ponieważ nie my, podkreślam, ale no gdzieś tam ścierają się różne fronty tej informacji, dezinformacji i człowiek tak naprawdę jest trochę takim, no już nie wie, co tu z sobą zrobić. Natomiast no, nikt nic lepszego nie wymyślił niż kontakt z rodziną, z drugim człowiekiem, dobra emocja, dobre wychowanie, rozmowa, dialog, ta nauka od najmłodszych lat. To są wyzwania naszego pokolenia. Ja w tym miesiącu kończę 36 lat i w życiu zawodowym, i w rodzinnym, i prywatnym naprawdę mam co robić, żeby zmieniać również siebie na lepsze, gdzieś tam spróbować też właśnie tego typu jakby tezy przedstawiać swoim znajomym, ale temat jest trudny, ponieważ dostaliśmy, słuchajcie, kiedyś przykład, telefon służył nam do dzwonienia, dziś podejrzewam, że jakbyśmy się tu zliczyli, to mamy po 4 komunikatory w telefonie i każdy ten komunikator wali nam jakieś informacje do głowy. Niekoniecznie my jesteśmy w stanie to wszystko przerobić i zdiagnozować, więc problem ma bardzo szeroki kontekst. Musimy się starać o te informacje. One po prostu do nas spływają i to też w jakiś sposób myślę, że wpływa na naszą empatię, bo my nie musimy się domyślać, co drugi człowiek technika nie jest niczym złym. Ona jest dobra, oczywiście. Zgadza się. Każdy z nas ma swój rozum. Wykorzystywa. O ile nie tak. Nie przeciąży nam to głów. No nie? No to jest podsumowanie tej dyskusji, ponieważ minęła nam strasznie szybko i to już jest koniec programu. Dodałabym taki pomysł, że może warto stworzyć również szkołę dla polityków. Każda osoba, która chce mieć udział w polityce polskiej, powinna poddać się takiemu. I nie mówimy o politologii. Tak. Z różnych dziedzin również i savoir vivre, i empatii, i sztuki dyskusji publicznej, czego Państwu i sobie życzę. Dziękuję. I mieszkańcom tego życzymy. Mieszkańcom, wszystkim Polakom życzymy. Dziękuję Państwu bardzo za udział w dzisiejszej nieco smutnej dyskusji. Moimi gośćmi była Violetta Kulpa. Dziękuję bardzo. Tomasz Kominek. Do usłyszenia, zobaczenia w terenie. I Jacek Rudzieniec. Dziękuję bardzo. A z Państwem spotykamy się, widzimy się i słyszymy już za tydzień. Przekrój tygodnia.